Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z trybu FIFA Ultimate Team. Ostatnio drobne problemy techniczne nie pozwoliły mi go wrzucić wcześniej, natomiast w zamian za to dużo więcej streamowałem, a teraz wracamy już do regularności, do częstych odcinków z tej serii, bo naprawdę dużo się działo. Zacznijmy od tego, że dzięki Illuminar Gaming w HGV Victory zostało zainwestowane 12 tysięcy FIFA pointsów, za które głównie na streamach graliśmy sobie drafty. Z paczek nie leciało raczej nic dobrego, zostało mi tam jeszcze około 4 tysięcy FIFA pointsów, a na ten moment myślę, że z tych wydanych 8 zarobiłbym jakieś 200, może 250, może maksymalnie 300 tysięcy monet, co generalnie jest ułamkiem mojego budżetu, który udało mi się wyhandlować na normalnych sposobach, w ogóle nie powiązanych z FIFA pointsami. Więcej szczęścia miałem w innym miejscu, ponieważ w czwartek pojawiły się pierwsze nagrody za Division Rivals. Tego odcinka niestety nie było na kanale, ale też dlatego, że te paczki, jak i parę paczek z draftów, a także paczki z wyzwań, które mieliśmy do odblokowania, czyli między innymi paczki za 100 tysięcy z wyzwań, w których musiałem zrobić 500 asyst oraz 500 bramek swoim składem, zostawiłem na piątek, na otwieranie w momencie, kiedy pojawią się Once to Watch w paczkach. Czy udało mi się trafić jedną z tych kart specjalnych? No, zobaczcie sami najlepsze paczki. Ale może w złotej paczce zawodników premium uda nam się wreszcie trafić coś dobrego. Jest świecąca karta, no ale to nie jest zaskoczenie, są banery wreszcie. Także zobaczmy, czy będzie jakaś ciekawa karta. Serbia, środkowy pomocnik Milinkovic-Savic, okej, 85 overalla będzie miał gracz Lazio. To jest niezłe trafienie, słuchajcie, to jest naprawdę fajne trafienie. Myślę, że Milinkovic-Savic będzie chodził między 8 a 10 tysięcy. Zobaczmy, czy coś koło niego, no nie, ale sprawdźmy tutaj 5800, no ale, ale myślę, że tak właśnie koło 8 tysięcy powinien chodzić. Także ej, fajna paczka, wreszcie coś, ale no liczyłem tutaj na znacznie więcej. Teraz mega paczka, no i zobaczmy, na razie ten opening taki średni. Ale może w tej paczce coś wpadnie. Mamy Informa, to będą banery Inform Anglia. Nawet nie mam pojęcia, kto jest w tej momencie w drużynie tygodnia. To nie będzie nikt dobry, Harness. No dobra, to sobie przeminę w ogóle, bo to nie jest jakaś ultra karta. W środku jeszcze jest Arek Milik. Najważniejsze, że ta paczka jest wymienna, bo mogę go squikselować za te 9 tysięcy. Jest ten Hwang Hee-chan, ale to też jest jakieś 1500 monet, to sobie to wyślę na listę. Foden raczej nic nie kosztuje, ale okej, no zawsze 10 tysięcy. Kolejna mega paczka się już otwiera i będzie to karta świecąca. Zobaczmy, nie ma walkoutu po raz kolejny, ale są banery. Także sprawdźmy, czy ktoś ciekawy. Meksyk, napastnik. A, to jest ten Raul Jimenez, tak? Tak jest, Jimenez 84 overalla. To jest ciekawe, bo ta karta jest stosunkowo droga. To znaczy, wydawało mi się, że kiedyś sprawdzałem jego cenę i kupowałem go gdzieś, ale jest też Lautaro Martinez, moi drodzy. 27 tysięcy za gracza Interu. No i to jest zawodnik, który mi się podoba, słuchajcie. Może coś jeszcze tutaj w duplikatach. Dobra, powystałem sobie te kontrakty, ale to już jest fajne. To już jest fajne, moi drodzy. Mamy to. Trzy paczki do końca. Paczka za 50 tysięcy i dwie paczki za 100 tysięcy. Zróbmy to sobie tak na przemian. Teraz leci paczka za 100 tysięcy, niewymienna, i zobaczmy, co w środku. Bez walkoutu z paczki za 100 tysięcy. Na szczęście są chociaż banery. Mamy Argentynę, mamy napastnika. To jest Lautaro Martinez, ale... ale okej, ja chyba go mam wymiennego. No, on na pewno był wymienny w tamtej paczce, bo wrzuciłem go już na listę transferową. Także, no to nie jest zły traf teoretycznie, chociaż on się na pewno gdzieś tam do mojego składu nie załapie i koło niego, no nie ma nic tutaj ciekawego. Szkoda, naprawdę szkoda. Paru niewymiennych graczy, no mogło być znacznie lepiej. Ale teraz paczka za 50 tysięcy, wymienna. I miejmy nadzieję, że tutaj już pojawi nam się walkout, że tutaj pojawi nam się coś ciekawego, bo całe to otwieranie bez walkoutu i po raz kolejny nie mamy walkoutu, są banery, jest to Inform przynajmniej z Francji, lewy pomocnik, kto to jest? Maxime! To jest co, Maxime, moi drodzy? 83! No dobra, no jeżeli ma być bez walkoutu, to w ten sposób. Alonso Maxime! To jest karta warta ponad 200 tysięcy na pewno, nie wiem, między 200 a 250 tysięcy końców. W tym momencie, a to jest paczka wymienna, to jest na pewno paczka wymienna za 50 tysięcy. Ale się jaram, moi drodzy, ale się jaram, bo nasz budżet w tym momencie się zwiększa. Jeszcze obok niego Bergwijn, to też jest karta, która, nie wiem, koło 20 tysięcy myślę, że powinna kosztować. O mój Boże, są Maxime, ale, ale jest dobrze. I teraz do tej paczki za 100 tysięcy podchodzę teoretycznie bez oczekiwań, ale z drugiej strony, no mam nadzieję, że wreszcie ten pierwszy walkout w tym otwieraniu się pojawi. I czy to będzie miało miejsce, moi drodzy? Nie ma walkoutu, niestety. Są oczywiście banery, dziwne, żeby ich nie było. Portugalia, no a Pepe, a Pizzi, prawda? Tak jest, tak jest. Ja go dzisiaj już trafiłem, także to będzie druga niewymienna karta.
I coś z tym Portugalczykiem trzeba będzie zrobić. No zobaczmy, może jeszcze w środku, chociaż jakiś ciekawy zmiennik, chociaż ktoś na ławkę. O, jest Reguilón, ale nim też raczej już nie zagram. Fernandinho jako wysoki overall. No nie jest to tragiczna paczka za 100 tysięcy na tym etapie, ale... ale no to też nie jest dobra paczka, liczyłem na coś do składu. Są Maksymę na razie sprzedałem, moi drodzy, żeby mieć budżet na rozwój swojego klubu, na rozwój swojego składu. Ale coś czuję, że jeżeli Francuz dostanie jeszcze jedną czy dwie karty specjalne, to na pewno w HGV Victory w tym roku jeszcze zadebiutuje. W naszym klubie pojawiły się też pierwsze karty Once to Watch. Na pewno na samym początku zrobiłem Tonaliego, wszystko z kart niewymiennych. Dodatkowo później trafiłem jakieś wysokie overale, które były duplikatami niewymiennymi. Nie chciałem ich quickselować i odzyskiwać na webapy, bo nie wiedziałem, kiedy te wysokie overale będę mógł wykorzystać. Tak więc wrzuciłem to wszystko w SBC od Thiago Silva i Brazylijczyk również pojawił się w moim zespole. A dosłownie wczoraj ukończyłem również wyzwania od Diogo Jota, które no nie były za ciężkie. Tutaj musimy się z tym zgodzić, że wydaje mi się, że ten Diogo Jota naprawdę jest warty zrobienia, ponieważ wydaje mi się, że Portugalczyk w Liverpoolu może otrzymać jednego czy nawet dwa informy, a wtedy ta karta może być ciekawą opcją na przykład na wejście z ławki, czy nawet do gorszych składów na grę od pierwszej minuty. Co więcej, moi drodzy, jest duża szansa na to, że pojawi się SBC o gwarantowaną kartę Once to Watch i wtedy, jak wynika z doświadczenia z ostatnich lat, możliwe, że te Once to Watche niewymienne w klubie mi się przydadzą. Dlaczego? Bo jej bardzo często wypuszczało dwa wyzwania. Jedno o wymiennego Once to Watcha i jedno o niewymiennego. I załóżmy, że w tym niewymiennym trzeba było wymienić skład o cenie 83, a w tym wymiennym trzeba było wymienić skład o cenie 83 i wrzucić jeszcze do tego składu Once to Watcha. Także w momencie, kiedy będę miał jakieś niewymienne karty, no to mogę po prostu robić to wymienne SBC i może mnie wyjść ono znacznie taniej. Także osobiście polecam wam zrobić Diogo Jotę, polecam wam jak najbardziej zrobić Thiago Silva, bo jest to overall 85, a nie jest on obecnie jakiś drogi, a wydaje mi się, że już jakieś karty niewymienne w klubie powinniście powoli mieć. Na dzisiaj przygotowałem też mały opening, ponieważ dostałem jakieś podstawowe nagrody za skład Battles oraz dostałem paczkę przedpremierową, także nie są to jakieś ultra paczki, ale zobaczymy, bo mam trochę szczęścia, czy uda mi się dzisiaj trafić z nich coś dobrego. Zacznijmy od tej pierwszej, złota paczka zwykła, także no nie, tutaj niestety bez karty świecącej, także to sobie pominiemy, chociaż w tle były tak jakby banery, ale wydaje mi się, że bez karty świecącej dokładnie tak, więc... no tutaj nie mamy nic ciekawego. Paczka numer 2, złota paczka premium. Czy może tutaj wreszcie pojawi nam się jakaś ciekawa karta? Będzie karta świecąca, bez walkoutu, bez banerów niestety. Może jakiś, nie wiem, Richarlison na przykład. Nie, ten sam klub, ale niestety nie ten zawodnik. Może coś obok Sigurdsona ciekawego nam tutaj się pokaże. Też niestety nic wartego uwagi. Złota paczka premium po raz drugi, czyli znowu paczka za 7,5 tysiąca. No tych najwięcej zostało z pewnością otworzonych w FIFA 21 przez ogół graczy. I tutaj chyba będzie już banery, tak jest. Jest Dania, bramkarz, czyli to będzie Schmeichel. Przez chwilę tak się zdziwiłem, bo tak jakby miały być banery, ale potem się pokazało, że jakby nie było ich. Ale ostatecznie mamy Schmeichela, 84 overalla. Grałem tą kartą w drafcie i powiem wam szczerze, że Schmeichel bronił całkiem nieźle. Zobaczmy, czy coś obok niego jeszcze będzie. Mamy Aitora z Levante. Okej, także ta paczka jest naprawdę niezła. Jak na taką za 7,5 tysiąca, to nie mam co marudzić. I sprawdźmy ostatnią, tą teoretycznie najlepszą, złota paczka rzadkich kart za przedsprzedaż, za to, że miałem FIFA 21 w wersji mistrzowskiej. Czy tutaj pojawi nam się jakiś walkoutik wreszcie? Nie, niestety bez walkoutu, bez banerów. No także... także te paczki mogą nam odejść w zapomnienie. Środkowy pomocnik Dani Garcia. No to nie ma szału. Z paczek nam nic nie wypadło, ale moi drodzy, w HGV Victory, jak informowałem na swoim fanpage'u na Facebooku, są wielkie zmiany. Sprzedany Virgil van Dijk za prawie 520 tysięcy, Ramos za 165, Heung-min Son za prawie 270, David De Gea za prawie 25, Lenglet za 90, Wijnaldum za 95, Nelson Semedo za prawie 40 tysięcy, chociaż ta karta akurat, tutaj popełniłem błąd, że go sprzedałem, bo miałem jakiś pomysł na skład, a w tym momencie wydaje mi się, że Nelson Semedo i tak w moim nowym składzie będzie. No natomiast wydaje mi się, że i tak uda mi się go odkupić troszeczkę taniej. Ferlo Mendy sprzedany za 110 tysięcy i Valverde za 66,5 tysiąca. Tak to wszystko się prezentuje. Wielkie zmiany. No jak widzicie, tylko 114 tysięcy na koncie, także już te pieniądze zostały zainwestowane. W kogo? To, moi drodzy, zobaczycie w kolejnym odcinku na tym kanale. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do stawienia łapki w górę pod tym materiałem, do napisania komentarza związanego z waszym klubem, bo my w HGV Victory cały czas się rozwijamy, a jestem ciekawy, jak to wygląda u was, czy gracie w FIFA 21, jak wam idzie, także dawajcie znać w komentarzach i oczywiście subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych treści w tym składu za, już zdradzę, ponad 2 miliony końców w następnym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!